Hej, witajcie moi drodzy, z tej strony Kila i czas na szybką Kilę. Kilka tematów i tak dopiero wstałam. Słuchajcie, po pierwsze nazwa, tak? Wiem, że nazwa jest dwuznaczna, ona miała taka być i dlatego, kurw, de szybka Kila. Kropeczko? Przepraszam, ja tu nagrywam. Hello? Coś ten? Nie? Dobra. Sprawy tła. No tak, przyjdź. Przyjdź. Tak. Znowu szybka kina będzie trwała 20 minut. Trudno. Dobra, nic. Jeżeli chodzi o tło, tło mi zrobił Minecraft Blow, którego polecam, którego ja sama oglądam, powiem wam szczerze, od bardzo, bardzo dawna. W sumie gdzieś tam od początku mojej kariery, ostatnio jak tak złapaliśmy kontakt i zrobił mi to tło. Ono jeszcze będzie miało parę poprawek, chociaż w sumie ja nie wiem jak to będzie w momencie, kiedy ja ten filmik wstawię. Ale ogólnie tło jest dojebane i Blow się z nim męczył bardzo, bardzo długo. Bo robienie czegoś dla kina nie jest łatwe, uwierzcie. Dalej, miniaturki i ten mały banerek nad filmikami to standardowo robota Micha9704, którego również bardzo serdecznie polecam, chociaż on bardzo nie chciał, żebym go polecił, ale masz. Słuchajcie, wy mi wysyłaliście te miniaturki i niektóre były naprawdę fajne, ale jakoś tak już wyszło, że z Michem mam kontakt i się zaproponował. Ale ja oczywiście dziękuję wszystkim, którzy mi wysłali miniaturki na maila. I tak, jeżeli chodzi o. Aha, i tam przy świecie według Kill wiem, że jest kropka i wybaczcie, ja tego nie będę znowu w tych 80 odcinkach zmieniać. Od najnowszych odcinków będzie już bez tej kropeczki. Także podziękowania dla Micha, dla Minecraft Blow i dla EGL Studio, który zrobił mi pierwsze partnerowe tło, pierwszy partnerowy ten mały banerek. EGL Studio, którego ja polecałam, już w kina poleca swego czasu, bo jego intro jest do. Bo jego intro jest do Kina Poleca, właśnie. I on mi zrobił to tło na stary wygląd kanału i ten pierwszy mój banerek. Jedziemy dalej. Komentarze o Akta. Moi drodzy, ja naprawdę mam wyjebane na to Akta. Czy to wejdzie, czy nie wejdzie. Mnie zawsze zostają vlogi i Minecraft. I kurwa. Wkurza mnie to, powiem wam, że to mnie strasznie bulwersuje. Bulwersuje mnie to, jak teraz każdy wykorzystuje tą aktę. I wiele osób próbuje na tym zarobić. Na zasadzie, to nagrajmy filmik, gdzie się pożegnamy. To nagrajmy filmik z fejkowym mailem, że do nas akta już napisała, a akta nawet jeszcze nie weszła. To nagrajmy filmik, którym pokażemy nowe intro, które będzie jak wejdzie akta, chociaż i tak wtedy będę musiał pousuwać wszystko. No kurwa, i takich po prostu spam na tej stronie głównej YouTube'a, że po prostu żal dupę ściska i mam ochotę kurwa u których osób już suby kasować. Już naprawdę mam wkurwa o to i dlatego te wszystkie komentarze akta kasuję. No pieprzę to, no będzie co ma być, no kurde. Petycje podpisać można oczywiście. Petycje są u mnie na fanpage'u, są u mnie na fanpage'u linki. Nie będę ich kurwa, nie będę o tym mówić w specjalnym vlogu. I mam to w dupie i nie trujcie mi kurwa o tym, że mam wyjebane na to. Mam wyjebane, kurwa, podpisać można jasno, ale nie potrzebuję nagrać 500 filmów dziennie o tym, że akta coś tam. Sorry, czegoś takiego u mnie nie będzie. Dalej. Muszę wam powiedzieć o czymś, co mnie strasznie irytuje. A co już zrobiła wczoraj kolejna osoba z YouTube'a? Sytuacja jest taka, że ja strasznie nie lubię, jak ktoś kontaktuje się z kimś, ktoś z moich znajomych kontaktuje się z kimś z innej grupy moich znajomych i powołuje się na mnie, nie pytając mnie o zdanie. Zwłaszcza jeżeli tą osobą, która właśnie się powołuje, jest osoba, z którą ja mam jakiś konflikt od pewnego czasu. I mnie coś takiego strasznie irytuje, i ja przez właśnie coś w tym stylu zerwałam już znajomość z paroma osobami. Bo ja nie lubię czegoś takiego, bo dla mnie jak się ktoś chce powołać, spoko, niech się.
Tylko niech mi da znać, nie? Tak, ja czasami wystarczy przeze mnie jakiś kontakt do tej drugiej osoby, nie musi być bezpośredni, nie musi być właśnie takie chamskie za plecami obchodzenie kina, ale ja powiem, że jestem kolegą kiny, bo coś tam. No kurwa, nie trawię czegoś takiego. I tutaj jest jeszcze jedna sprawa, to wam również wiele wyjaśni. Wszystkie filmiki, jakie miałam na kanale z Daszkiem, zniknęły. Ja z Daszkiem, powiem szczerze, nie chcę mieć nic do czynienia już. To jest sprawa między nami, to był tam dość taki, no, większy konflikt. I ja nie będę się na ten temat wypowiadać. Daszek aktualnie skasował oba konta, czego nie rozumiem, ale tak jak powiedziałam, kontaktu już do niego żadnego nie mam. I mnie proszę nie łączyć więcej z tą osobą, to był mój błąd i tyle. I cóż, i to tyle, jeżeli chodzi o szybką kinę, a wy standardowo komentujcie, subskrybujcie, łapki w górę mile widziane. Pozdrawiam was, kina. Trzymajcie się, cześć.